Dobry wieczór Państwu, Danuta Cholecka, zapraszam na wiadomości. Nie będziemy spoczywać na laurach, pomimo że płace rosną najszybciej od 10 lat. Premier Morawiecki przejął ster w rządzie. Będziemy realizować twardą polską politykę, która leży tak naprawdę w interesie każdego Polaka. To jest kolejny etap do tego, żebyśmy doprowadzili do prawdziwej dywersyfikacji. Historyczny kontrakt na dostawę amerykańskiej ropy naftowej do Polski. To oznacza, że tak naprawdę mamy możliwości wyboru. 13 grudnia 81 roku Jaruzelski i jego kamaryla podniosła rękę na Polskę. 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W sposób ostateczny chcemy wyrzucić te relikty i symbole bolszewizmu, komunizmu. Gabinet Mateusza Morawieckiego z największym poparciem Sejmu od 2005 roku. Za wotum zaufania zagłosowało aż 243 posłów. Oprócz Prawa i Sprawiedliwości rząd poparło rosnące w siłę koło poselskie Wolni i Solidarni. Przewodniczy mu ojciec nowego premiera Kornel Morawiecki. Za rządem głosowało też dwóch byłych posłów opozycji. Bartłomiej Graczak. W kancelarii prezesa Rady Ministrów symboliczne przekazanie władzy. Mateusz Morawiecki oficjalnie objął obowiązki premiera. Wczoraj przed północą Sejm udzielił jego rządowi wotum zaufania. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów. Na razie rząd tworzą ci sami ministrowie, co gabinet Beaty Szydło, ale niewykluczone, że zmieni się to już za kilka tygodni. Jestem niemalże pewien, że to będzie początek przyszłego roku, czyli styczeń. Natomiast wchodziłbym tutaj w rolę premiera, którym nie jestem, gdybym chciał wymieniać jakieś nazwiska, ale wydaje mi się, że zmiany będą dosyć głębokie. Głos za rządem Mateusza Morawieckiego oddało 243 posłów, a przeciwko było 192. Do przyjęcia wotum wystarczyło 231 głosów. To oznacza, że nowy rząd poparło więcej posłów niż rząd Beaty Szydło i więcej niż oba gabinety Donalda Tuska. Będziemy realizować twardą polską politykę, która leży tak naprawdę w interesie każdego Polaka, bo każdemu zależy na tym, żeby mógł tutaj spokojnie mieszkać, by to był bezpieczny kraj i by mógł zarabiać naprawdę normalne, godne pieniądze. Przeciwko wotum dla rządu Mateusza Morawieckiego głosowała Nowoczesna i Platforma. Nie odniosłem takiego wrażenia, żeby cokolwiek w tym expose kogokolwiek przekonało. Mam wrażenie, że nawet posłów PiS-u nie przekonał do siebie. Nie ma realizacji obietnic, nie ma postępu prac, które te zmiany mogłyby uskutecznić. Ludowcy w przypadku rządu Beaty Szydło wstrzymali się od głosu. Wczoraj posłowie PSL-u głosowali przeciwko. Nie było powodu, aby uwierzyć, że teraz nastąpią realne zmiany. Najwyraźniej innego zdania jest dwoje byłych już posłów opozycji. Na ostatnim posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w jego szeregi wstąpił Zbigniew Gryglas, wcześniej w Nowoczesnej, oraz Angelika Możdżanowska, wcześniej w PSL-u. A to dopiero początek. Wierzę w to, że Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości będzie się rozrastał i dzięki temu nasze decyzje i reformy będą miały jeszcze większe poparcie. Na które Prawo i Sprawiedliwość liczy także za sprawą zmiany premiera. Biedy jest mniej, a bezrobocie jest najniższe od 27 lat. I rozpoczęliśmy realizację taniego budownictwa oraz naprawę służby zdrowia. Nie będziemy spoczywać na laurach, pomimo że płace rosną najszybciej od 10 lat. Bartłomiej Graczak, Wiadomości. Rekordowe poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości na partii Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 50% Polaków. Tak wynika z sondażu Kantar Public, który został przeprowadzony na zlecenie dziennika Fakt. Badanie przeprowadzono już po ogłoszeniu, że Beatę Szydło na stanowisku premiera zastąpi Mateusz Morawiecki. Głosować na Prawo i Sprawiedliwość chce 50% respondentów. To więcej niż wynosi łącznie poparcie dla wszystkich pozostałych partii, które weszłyby do parlamentu. Druga w zestawieniu Platforma Obywatelska może liczyć na 17% głosów. Dalej ugrupowanie Kukiz 15 z 11% poparciem. Do Sejmu weszłyby jeszcze dwie partie. Nowoczesna z 9% poparciem i SLD, które w sondażu uzyskało 5%. Dwóch senatorów PO odchodzi z partii. Protestują przeciwko bezczynności władz ugrupowania wobec słów Borysa Budki, który w niemieckim Die Zeit apelował o ultimatum wobec Polski. Ich decyzja to także wyraz sprzeciwu wobec rezolucji Parlamentu Europejskiego przeciwko Polsce, za którą głosowali europosłowie PO. Totalna opozycja nie zmienia strategii, która w sondażach ciągnie ją w dół, ale są też nowe elementy. Wczoraj przed Sejmem działacze opozycji demonstrowali, jak sowieccy komuniści pod czerwonymi sztandarami. Ewa Bugała.
Moją twarzą jest twarz tych wszystkich. Panie senatorze, proszę o ciszę. Panie senatorze, przywołuję pana do porządku. Proszę zdjąć tę maskę z twarzy. Naprawdę to nie przystoi godności senatora. A wszystko podczas senackiej debaty nad reformą sądownictwa. Symbolikę trzeba dobierać bardzo umiejętnie i pamiętać, co ona oznacza. Otóż maska grecka jest symbolem zawsze porażki, klęski i nieszczęścia, tej totalnej katastrofy, która spotyka jej bohatera. Proszę zdjąć tę maskę z twarzy. Nie robić cyrku z Senatu i proszę sprawozdawać. Jan Rulewski ostatecznie zdjął maskę. Pokazują, że w debacie nie potrafią przedstawić żadnych realnych argumentów. Właściwie wszystko staje się wielkim performansem od maski pana senatora Rulewskiego właśnie po jakieś akcje happeningowe, które przybierają coraz mniej sympatyczny charakter na ulicy. Strategia opozycji bez zmian, także przed parlamentem. Wczoraj przed Sejmem protestowała grupa ludzi. Wśród nich Mateusz Kijowski, były lider KOT, na którym ciążą prokuratorskie zarzuty. Nie zabrakło także Bartosza Kramka, którego fundacja jest finansowana m.in. z Rosji. Przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości przestali zresztą ukrywać swoje afiliacje. Wczoraj demonstrowali jak sowieccy komuniści pod czerwonymi sztandarami. Są symbolem komunistycznych zbrodni i krwi setek milionów ludzi na całym świecie, niewinnych ofiar. To kpina. Dziś to ci ludzie protestują przeciwko reformie sądownictwa. Nie dajcie się sprowokować! A wspierają ich politycy totalnej opozycji. Dziękujemy wam za świadectwo obywatelskie, dziękujemy za to, że jesteście. Poseł Nowoczesnej dziwił się, że policja dba o zapewnienie bezpieczeństwa. Panowie policjanci dostali jakieś dziwne rozkazy i chronią Sejm przed obywatelami. Obywatelami, którzy wybrali parlamentarzystów, którzy są w Sejmie. To są jakieś rzeczy niepojęte. Protestujących wychodzili kolejni politycy PO, ale najwyraźniej nie wszystkim członkom tej partii odpowiada model polityki ulica i zagranica. Dwaj senatorowie PO, Andrzej Misiołek i Leszek Piechota, zrezygnowali z członkostwa w Platformie. Jak poinformowali, potępiają sierpniowy wywiad wiceszefa PO Borysa Budki dla Die Zeit, który mówił o konieczności nałożenia na Polskę sankcji. Za skandaliczne uważają także zachowanie europosłów PO, którzy zagłosowali za rezolucją Parlamentu Europejskiego przeciwko Polsce. Ewa Bugała, Wiadomości. Miał przyjąć prawie 400 tysięcy złotych łapówki i umożliwić grupie przestępczej wyprowadzenie z krakowskiego sądu ponad 20 milionów złotych. Ruszył proces Krzysztofa S., byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Grozi mu nawet 12 lat więzienia. Waldemar Stankiewicz. Po 6 miesiącach w areszcie były prezes krakowskiej apelacji stanął przed sądem. Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Nie przyznaje się, będzie składał wyjaśnienie. Mówił obrońca Krzysztofa S. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej postawił mu poważne zarzuty. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjmowanie korzyści majątkowych, pranie brudnych pieniędzy i niedopełnienie obowiązków. Ten wątek dotyczący sędziego został wyłączony do odrębnego postępowania z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Ta prowadzi już postępowanie, które dotyczy pozostałych 25 osób zamieszanych w aferę, które też usłyszały zarzuty. 13 z nich trafiło do aresztu. To m.in. dyrektorzy sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych. Afera wybuchła w grudniu ubiegłego roku. Wtedy Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało m.in. dyrektora krakowskiego sądu i jego główną księgową. Wokół sądu stworzono sieć wielu powiązanych kapitałowo, towarzysko i rodzinnie firm, realizujących głównie fikcyjne zamówienia. Według śledczych przestępczy proceder polegał na tym, że sąd apelacyjny w Krakowie zawierał umowy z zewnętrznymi firmami o świadczenie fikcyjnych usług, analiz i opracowań. Następnie firmy te zlecały zamówione przez sąd usługi pracownikom tego sądu. Prawie 376 tysięcy złotych miał zyskać na takich nielegalnych transakcjach Krzysztof S. Według śledczych umożliwił też pozostałym podejrzanym przywłaszczenie co najmniej 21 milionów złotych. Cały ten niestety system sięgał głęboko w dół i dlatego był przez tak długi czas tak bardzo skuteczny. Na czele grupy, która przez 4 lata miała wyłudzać państwowe pieniądze, stał prawdopodobnie Andrzej P., dyrektor sądu apelacyjnego w Krakowie. Waldemar Stankiewicz, Wiadomości.
Grupa Lotos podpisała historyczny kontrakt na dostawy ropy do Polski. Już w przyszłym roku polscy kierowcy zatankują ropę, która trafi do Polski ze Stanów Zjednoczonych. To drugi tego typu przełomowy zakup Polski po tym, jak wcześniej rozpoczęliśmy zakupy gazu ze Stanów Zjednoczonych. Dominik Cierpioł. Amerykanie właśnie rozpoczęli walkę z Rosjanami o polski rynek paliw. Już w przyszłym roku pierwsze tankowce z amerykańską ropą wpłyną do gdańskiego portu. Lotos właśnie podpisał umowę w tej sprawie. Ona będzie obowiązywała przez cały rok 2018, czyli rok kolejny. Zdefiniowany jest minimum 5 transportów. Może być ich więcej i cieszymy się, że się udało. To pierwsza taka terminowa umowa Lotosu, ale w tym roku spółce udało się już zamówić jednorazowe dostawy ropy naftowej z Kanady i Stanów Zjednoczonych. To jest kolejny etap do tego, żebyśmy doprowadzili do prawdziwej dywersyfikacji, dużej dywersyfikacji. To, o czym zawsze powtarzamy, trzech dostawców różnych gatunków ropy w kontraktach długoterminowych. Teraz ze Stanów Zjednoczonych będzie mogło trafić do nas więcej takich transportów. To jest taki pilotaż, patrzymy ze względów i organizacyjnych, i rozładunkowych, ale wszystko wskazuje na to, że dywersyfikacja naszych dostaw, także paliwowych, będzie coraz większa. Ropa to kolejny po gazie surowiec energetyczny, który Polska zaczyna sprowadzać zza oceanu. W ten sposób spełnia się obietnica, którą złożył prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w trakcie lipcowej wizyty w Warszawie. Jesteśmy zaangażowani w zabezpieczenie wam dostępu do alternatywnych źródeł energii, tak żeby Polska oraz jej sąsiedzi już nigdy więcej nie stali się zakładnikami jednego dostawcy energii. Polski rząd planuje rozbudowę gazoportu w Świnoujściu oraz budowę rurociągu, którym do naszego kraju popłynie gaz wydobywany spod dna Morza Północnego. Będziemy czerpać do nowych źródeł, no, za wyjątkiem jednego obszaru, który raczej będziemy omijać, ale na świat z całą pewnością ruszymy, więc już tam zresztą jesteśmy w dużej części, więc pewnie można się spodziewać nowych kierunków dostaw. Dzięki temu będziemy mogli sprzedawać błękitne paliwo naszym sąsiadom, którzy teraz są uzależnieni od dostaw rosyjskiego Gazpromu. Rozbudowujemy infrastrukturę gazową, co pozwoli uczynić z naszego państwa bijące serce regionu. Chcemy utworzyć tutaj hub gazowy, który będzie zaopatrywał naszych sąsiadów. Ale przede wszystkim pozwoli Polsce zerwać z wieloletnią zależnością od Rosjan. Dywersyfikacja to oznacza, że tak naprawdę mamy możliwości wyboru i no właśnie taką dywersyfikację powinniśmy mieć również w innych węglowodorach, szczególnie w gazie. Obecnie Polska kupuje rosyjski gaz po dużo wyższej cenie niż na przykład Niemcy. Taki kontrakt z Rosjanami podpisał rząd PO-PSL. Dla Wiadomości Dominik Cierpioł, TVP Info. A więcej na ten temat w rozmowie z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim, który będzie gościem Wiadomości. Czołgi na ulicach, zabici, internowani. 13 grudnia 1981 roku Wojciech Jaruzelski wbrew nawet komunistycznemu prawu wprowadził stan wojenny. Zduszenie Solidarności pozwoliło komunistom przetrwać w Polsce jeszcze dekadę. Opozycjoniści nie znali dnia ani godziny, byli inwigilowani na każdym kroku. Jan Korab. Nie tylko milicyjna pała. Aparat w guziku, a nawet schowany w parasolce płyn, którym znaczyło się inwigilowaną osobę. Tak wyrafinowanymi metodami posługiwali się komuniści. Prezentujemy środki techniki operacyjnej stosowanej przez Służbę Bezpieczeństwa w komunistycznej Polsce. Pierwsza i jedyna wystawa pokazuje, jak bardzo komunistyczny aparat chciał do końca zdusić solidarnościową ideę wolności. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Wojciech Jaruzelski 13 grudnia 1981 roku pozwolił użyć wszelkich metod. Ludzie nie zdają sobie sprawy z faktu, że jesteśmy odpowiednio przeszkoleni, że mamy sprzęt, że mamy środki. Ludzie Solidarności nie mogli czuć się bezpiecznie, nawet w konfesjonale. Nikt nie pomyśli, że za zawiasem jest mikrofon. Podsłuchy były wszędzie tam, gdzie mogli się pojawić opozycjoniści. Do tych magnetofonów były podłączone wszystkie pokoje hotelowe. Po Solidarnościowym Festiwalu Wolności 80 roku komuniści z Wojciechem Jaruzelskim na czele zrozumieli, że władza może im się wymknąć spod kontroli. Na ulicę wjechały czołgi, a opozycyjni przywódcy trafili do obozów internowania. Polskimi rękami zduszono polską nadzieję, polską szansę na nowy ustrój, na nowy świat. Komuniści w Polsce pracowali na zlecenie Moskwy. Sojusz polsko-radziecki jest i pozostanie kamieniem węgielnym
polskiej racji stanu. Dziś wiemy, że Jaruzelski zniżył się nawet do błagania Rosjan o pomoc w ujarzmieniu swoich rodaków, którzy chcieli tylko i aż wolności. Internowano w sumie ponad 10 tysięcy działaczy Solidarności. Minutą ciszy i modlitwą w Sejmie uczczono pamięć zamordowanych. Odrobinę niespętnej odwagi. A na placu Trzech Krzyży w Warszawie przypomniano imiona i nazwiska ofiar. Te rany wtedy zadane nie są jeszcze ciągle do końca zagojone. Że ciągle jeszcze wiele przed nami i w dążeniu do prawdy, i w dążeniu do sprawiedliwości. Dziś bohaterowie Solidarności zostali odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. To była wojna, która miała złamać kręgosłup narodu polskiego. To był powrót do stalinowskiej metody działania nagą przemocą. Po 36 latach w Polsce nadal straszą imiona i nazwiska naszych oprawców. 13 grudnia 2017 roku w sposób ostateczny chcemy wyrzucić te relikty i symbole bolszewizmu, komunizmu, tej obcej agentury instalowanej tutaj na śmietnik historii. Dekomunizacja nazw ulic trwa w całej Polsce. Znikają symbole zniewolenia. A wchodzi w to miejsce godność Polaka walczącego o wolność i niepodległość. Wywalczyli nam to Polacy zmagający się z tym samym sowieckim wrogiem w czasie II wojny światowej i pierwszej Solidarności. Jan Korab, Wiadomości. Prawo i Sprawiedliwość proponuje kompromisowe rozwiązania w nowym prawie wyborczym. Posłowie uwzględnili zdecydowaną większość uwag Państwowej Komisji Wyborczej, m.in. utrzymanie dotychczasowego systemu podziału gmin na okręgi wyborcze, a także sugestie opozycji, na przykład te dotyczące pozostawienia JOW-ów w małych gminach. Wszystko po to, żeby można było przyjąć jedną z najważniejszych ustaw przy ponadpartyjnym kompromisie. Ten jednak, patrząc na postawę opozycji, wydaje się nieosiągalny. Jakub Wojtanowski. Przyjęliśmy postawę z sercem na dłoni. Prawo i Sprawiedliwość proponuje polityczny kompromis. Granice okręgów wyborczych mają być wyznaczane tak jak dotychczas. Zamiast 400 miałoby być 100 komisarzy, którzy w przyszłorocznych wyborach zajmą się na przykład dostarczaniem do lokali kart wyborczych. Do 5 zmniejszono też minimalną wymaganą liczbę członków każdej z komisji. Były takie głosy, że zabraknie osób do obsadzenia tych komisji. To wprowadzono zamiast sztywno 9 osób, mogą liczyć od 5 do 9 osób. W projekcie pozostał pomysł dwukadencyjności liczonej od wyborów w 2018 roku, jednak wydłużono kadencję wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z 4 do 5 lat. W małych gminach pozostaną też jednomandatowe okręgi wyborcze. Jeżeli słyszę hasło, że JOW-y zostają w gminach, to już mi się bardziej ten dzisiejszy dzień podoba. Dwie pięcioletnie kadencje, 10 lat jak prezydent, to chyba dobre rozwiązanie. Ale mówię, to jest na razie tylko moje osobiste zdanie. Wyciągniętą dłoń dostrzegają w zasadzie wszystkie partie w Sejmie, ale co było do przewidzenia, te liczne ustępstwa to dla każdej z opozycyjnych partii za mało. PiS nie wycofuje się z tego, co jest fundamentem tych złych zmian, a mianowicie nie wycofuje się z upartyjnienia Państwowej Komisji Wyborczej. To jest w ogóle realizacja zaleceń kodeksu praktyk wyborczych Komisji Weneckiej, żeby było śmieszniej. Tu ta święta Komisja Wenecka jest ignorowana przez opozycję. Faktycznie w dokumencie przygotowanym przez Komisję Wenecką czytamy, że w składzie Centralnej Komisji Wyborczej, czyli w polskich warunkach PKW, powinni znaleźć się co najmniej jeden członek reprezentujący sądownictwo, a także przedstawiciele partii politycznych obecnych w parlamencie. Prawo wyborcze powinno być przyjmowane przy ponadpartyjnym porozumieniu, stąd decyzja Prawa i Sprawiedliwości, by wycofać się z najbardziej krytykowanych zmian. Ale już widać, że na sali plenarnej o kompromis w tej sprawie będzie niezwykle trudno. Do przedstawionych dziś poprawek odniosła się także Państwowa Komisja Wyborcza. Część tych zmian przyjmujemy z zadowoleniem. Przede wszystkim kwestia związana z utrzymaniem dotychczasowego systemu podziału gminy na okręgi przez Rady Gmin. Mimo to komisja krytycznie ocenia propozycje rozwiązań dotyczących wyboru szefa Krajowego Biura Wyborczego. PKW miałoby go wybierać spośród 3 kandydatów zgłoszonych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jakub Wojtanowski, Wiadomości. Wspólna komisja na szczeblu wicepremierów Polski i Ukrainy ma zająć się zakazem ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie. To główne ustalenie po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy w Charkowie. Jest to pierwszy krok w kierunku przełamania impasu w polsko-ukraińskich relacjach. Maria Stepan. Cmentarz ofiar totalitaryzmu w Charkowie. Ukraińskich ofiar z lat 30. ubiegłego wieku. I polskich ofiar, głównie więźniów Starobielska zamordowanych na rozkaz Stalina w 1940 roku przez NKWD. Trzeci cmentarz katyński. Wspólny hołd prezydentów Polski i Ukrainy. W naszych relacjach
Są jednak sprawy, o które się potykamy. Musi być przywrócona zgoda na badania, musi być przywrócona zgoda na ekshumację. Od wiosny polscy badacze nie mogą prowadzić poszukiwań i ekshumacji Polaków na Ukrainie. Prac zakazał ukraiński IPN. Była to reakcja na likwidację pomnika ukraińskiej powstańczej armii w Ruszowicach pod Przemyślem. Apelujemy o to, aby nie podejmować kroków w kierunku kolejnych upamiętnień, które nie są oparte na sprawdzonych naukowo dowodach. Na konfliktach historycznych między Polską a Ukrainą wygrywa jedna strona i nie jest nią ani Ukraina, ani Polska. To Rosja. Oprócz konfliktów historycznych są jednak i współczesne z historią tylko w tle. Styczeń w powietrze wylatuje pomnik polskich ofiar UPA w Hucie Pieniackiej. Gdy zostaje odbudowany przez Ukraińców, w marcu zbezczeszczony zostaje drugi raz. W marcu też z granatnika zostaje ostrzelany polski konsulat w Łódzku. Większe i mniejsze incydenty. Ostatnie kilka dni temu, kiedy pod polski autokar podłożono ładunek wybuchowy. Mamy rzeczywiście kilka kwestii trudnych, ale wierzę w to głęboko, że uda nam się je dobrze rozwiązać. Sprawą zniesienia zakazu ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie zajmie się komisja na szczeblu wicepremierów. Stąd też nasza decyzja, by komisja zebrała się jak najszybciej, wypracowała kompromis i dała zielone światło ekshumacjom. Szefem polskiej strony w komisji będzie wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Maria Stepan, Wiadomości. Już trzeci miesiąc kanclerz Angela Merkel próbuje utworzyć nowy rząd. Na razie negocjacje za każdym razem kończą się fiaskiem. Niemcy są już zniecierpliwieni, bo na ulicach miast piętrzą się problemy. Tylko w ostatni weekend pod bramą brandenburską muzułmanie skandowali Allah Akbar, a przy jednym z jarmarków bożonarodzeniowych znaleziono amunicję. Marcin Szewczak. Dzisiejsze spotkanie liderów CDU, CSU i SPD to kolejna próba opanowania powyborczego chaosu w Niemczech. Najlepiej istotę problemu związanego z niemożliwością utworzenia rządu w Niemczech oddała kanclerz Angela Merkel, która stwierdziła, że niestety niemiecka konstytucja nie przewidziała sytuacji, w której tak wiele partii biorących udział w wyborach nie będzie chciało brać udziału w rządzeniu. Po wrześniowych wyborach parlamentarnych kanclerz Angela Merkel nie ma większości zdolnej do utworzenia rządu, a niedoszły kanclerz, socjalista Martin Schulz, nie ma ochoty na współpracę z chadekami. Stąd trwający już trzeci miesiąc pad. Obywatele oczekują, że powstał szybko sprawny rząd, który będzie na przykład w stanie zapanować nad tą dużą falą imigrantów, którzy do Niemiec przybyli, który będzie w stanie powstrzymać przestępczość wynikającą z ich działalności. Ale same niemieckie służby przyznają, że straciły kontrolę nad tym, kto z falą uchodźców dotarł do ich kraju. Zupełnie zawiódł system rejestracji migrantów. Stąd liczba salafitów, czyli islamskich radykałów w Niemczech, wzrosła do ponad 10 tysięcy. Wzrosło też zagrożenie terrorystyczne. Ostatnio przy jednym z jarmarków bożonarodzeniowych w Berlinie i w jednym z meczetów znaleziono torby z amunicją. Doszło nawet do tego, że po atakach na niemieckie kobiety w Kolonii przez muzułmańskich uchodźców burmistrz tego miasta dziś zaproponowała, by kobiety, które nie życzą sobie być obmacywane w Sylwestra, nosiły specjalne bransoletki. To właśnie różnice dotyczące polityki migracyjnej są głównym powodem braku porozumienia między liderami największych niemieckich partii. Ostatnio w Niemczech nasiliły się też antysemickie incydenty, których i tak w tym kraju jest bardzo dużo. Kilka dni temu w centrum Berlina, tuż obok pomnika ofiar Holokaustu, spalono co najmniej dwie izraelskie flagi. Potępiamy wszelkie formy antysemityzmu. To powód do wstydu, gdy na ulicach niemieckich miast tak często jest okazywana nienawiść wobec Żydów. Zdaniem ekspertów Niemcom czym prędzej potrzebny jest rząd, który uspokoi sytuację. Niemcy są w tym momencie państwem, które przeżywa silny kryzys tożsamości, silny kryzys polityczny. To jest państwo, które samo się zdestabilizowało i w tym momencie oczywiście oczekiwanie, że Niemcy będą tym czynnikiem, które będzie Europę stabilizowało, jest oczekiwaniem nie na miejscu. Na razie nie ma pewności, czy kanclerz Merkel będzie potrafiła wyprowadzić Niemcy z politycznego chaosu. Marcin Szewczak, Wiadomości. Świąteczne prezenty trafią do chrześcijańskich dzieci w Iraku. Obdarowani będą mali uchodźcy wciąż mieszkający w obozach w irackim Kurdystanie. To wspólna akcja papieskiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Caritas Ordynariatu Polowego i węgierskiej ambasady. Pamiętając o tym, że największymi ofiarami wojny są kobiety, starcy i dzieci, staramy się przynajmniej dzieciom sprawić odrobinę radości w okolicy świąt i Nowego Roku. Sądzę, że bardzo ważne, żebyśmy powiedzieli naszym dzieciom w Europie, że to nie jest tak, że wszystkie dzieci pod choinkę mają dużo paczek i żeby już oni też byli wrażliwi na to, że są dzieci, które rzeczywiście potrzebują.
To tylko część prezentów. Świąteczne paczki ze słodyczami i zabawkami trafią do 800 dzieci, małych chrześcijan z obozów na terenie irackiego Kurdystanu. Do Irbilu polecą na pokładzie polskiego samolotu wojskowego. Choć w Iraku ogłoszono koniec wojny z tak zwanym państwem islamskim, to wielu chrześcijan wciąż nie wróciło do swoich domów. Akcje takie jak ta pozwalają im przynajmniej przez chwilę zapomnieć o koszmarze dżihadu. Chcieli wyłudzić prawie 190 milionów złotych nienależnego im podatku VAT. Wpadli w ręce CBA. Jak ustalili dziennikarze Wiadomości, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozbili międzynarodową grupę przestępczą, którą wykorzystując tak zwaną karuzelę podatkową, chciała okraść skarb państwa na grube miliony. W ich rękach znaleźli się między innymi organizatorzy nielegalnego procederu. Marcin Szypszak. To miał być przekręt na gigantyczną skalę. W ręce funkcjonariuszy CBA wpadło kilkanaście osób, które próbowały okraść skarb państwa na 187 milionów złotych. Grupa działała na terenie Polski, Czech i Niemiec w okresie 9 miesięcy poprzedzających maj 2016 roku. Na podstawie fikcyjnie wystawianych faktur, wykorzystując tak zwaną karuzelę podatkową, podejrzani domagali się zwrotu nienależnego im podatku VAT. Stwarzali pozorne transakcje wewnątrzwspólnotowe, handlowali towarami szybko zbywalnymi, słodyczami, maszynkami do golenia, bateriami. Zaraz po dokonaniu ciągu kolejnych transakcji firmy były likwidowane, po to, by trudniej było wpaść na ich ślad. Zatrzymani dziś przez CBA stanowili ścisłe kierownictwo szajki. Wśród zatrzymanych jest między innymi Ormianin, obywatele Białorusi, a także i Polacy. Podejrzanym grożą kary 10 lat więzienia i wielomilionowe grzywny. Dzięki sprawnemu działaniu CBA i służb celno-skarbowych pieniądze pozostały w budżecie państwa. Za 180 milionów złotych można otworzyć kilkanaście bardzo dobrze wyposażonych kapitałowo startupów, które zwłaszcza w dziedzinie innowacyjności mogą bardzo wiele wnieść do gospodarki. Uszczelnienie systemu podatkowego to jeden z priorytetów rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Tylko w tym roku wpływy z podatku VAT wzrosły o 30 miliardów złotych. To więcej niż przez poprzednie 9 lat. Ograniczono oszustwa, między innymi w obszarze podatku VAT. Trzeba było przywrócić, szanowni państwo, powagę państwa, instytucji państwa. VAT to nie są waciki, a mafie VAT-owskie to nie są rozbójnicy z Rumcajsa. Równie skutecznie służby celno-skarbowe walczą dziś z szarą strefą na rynku paliw. Nam nie wolno było ruszać paliw. Myśmy alarmowali już za poprzedniej władzy, że te paliwa wjeżdżają i są sprzedawane bez VAT-u. Nie wolno było tego ruszać. Dzięki przychodom do budżetu dług publiczny w tym roku rośnie najwyżej o 5 miliardów złotych. To najlepszy wynik w ostatnim ćwierćwieczu. Marcin Szypszak, Wiadomości.